Cześć, witajcie, kanał 365 dni o piłce. Znów jesteśmy na boiskach pierwszoligowych. Przede mną spotkanie Fortuna pierwszej ligi, Puszcza Niepołomice kontra Brookbet Nieciecza Termalika, która grała w Ekstraklasie przed rokiem. Zjawia się na ten stadion kameralny w Niepołomicach. 2000 miejsc na trybunach. Zobaczymy, czy w ogóle będzie pełny ten stadion. Stadion kameralny, który pewnie ma swój klimat. Muszę wam powiedzieć, że w tej chwili znajduje się na trybunie dla prasy, która jest właściwie przy murawie boiska. Wygląda to trochę jak w Anglii, taki troszeczkę klimat Premier League, natomiast jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Zacieram ręce. Pierwszy raz będę oglądał w ogóle mecz Puszczy Niepołomice, a pierwszy raz też w ogóle z pozycji stadionu. Muszę się przyznać bez bicia, że nie oglądałem spotkań Puszczy w tym sezonie, dlatego jadąc na to spotkanie do Niepołomic trochę przestudiowałem to, jak grają, w jakiej formacji grają, jak w ogóle wyglądały ich mecze. Na ten moment bilans to jest 3 wygrane, 2 porażki, także naprawdę solidny start. 9 punktów po 5 kolejkach. Od 5 lat nieprzerwania właśnie na poziomie pierwszej ligi gra ta drużyna. Drużyna z malutkiej miejscowości podkrakowskich Niepołomic, liczących około 20 tysięcy mieszkańców, także naprawdę projekt wygląda solidnie. Nieprzerwanie od 2015 trenerem drużyny jest pan Tomasz Tułacz, który stworzył naprawdę solidny zespół, który właśnie radzi sobie na poziomie pierwszej ligi. Cele co rok są jasne, czyli walka o utrzymanie. Przed rokiem do przedostatniej kolejki walczyli właśnie o to i się udało. Muszę powiedzieć, że grają też bardzo ciekawym zestawieniem, to znaczy ta jednastka jest stała, trzą drużyny plus kilku innych piłkarzy, którzy właściwie od pierwszej do piątej kolejki występowali niemal od pierwszej do 90 minuty. Mowa tutaj o bramkarzu Kevinie Komarze, obrońcy Wojciechowicz Pięczek, jeden obcokrajowy z drużyny, to jest Jachate, reszta stanowi 10 Polaków, a wśród nazwisk nie zabrakło m.in. znanego na ekstraklasowych boiskach Rafała Bogowskiego, reprezentanta Polski, jakby nie było Wisła Kraków w przeszłości, a także Kuba Bartosz. Z różnych gości to jest pytanie, nie muszę przedstawiać, bo wszyscy doskonale pamiętamy się z Ekstraklasy, bramkarz Tomasz Loska, który owszem był rezerwowym w poprzednim sezonie, natomiast na ten moment na poziomie pierwszej ligi na niego chce stawiać trener Radosław Latal, który został na stanowisku po tym, jak ta misja ratowania Ekstraklasy się nie udała. Z pozostałych piłkarzy, których możemy fajnie pamiętać, to jest na pewno Grabowski, Teki Jasi, Adam Radwański, Poznar, a także Dąbrowski czy Wiktor Biedrzycki. Wielu transferów z klubu nie było, odeszło kilku kluczowych piłkarzy, między innymi Piotr Wlazło do Stali Mielec, natomiast ten trzon powiedzmy jest stały, no i Azymut jest jeden, czyli powrót do Ekstraklasy. Słuchajcie, jesteśmy teraz w przerwie. Znajduję się na takim tarasie widokowym, skybox, pomieszczenia dla speakerów, pomieszczenia pracownicze, troszkę usytuowane wyżej nad trybuną. Wygląda to bardzo ciekawie. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo tutaj pomieszczenia dla mediów, ta strefa właśnie dla dziennikarzy jest bardzo blisko strefy Silver, czyli tych powiedzmy pomieszczeń VIP. Można się poczuć rzeczywiście jak jakiś VIP-owiec, a tak zupełnie poważnie jesteśmy w przerwie. Wynik spotkania 0-0, ale mecz interesujący. Dominuje Puszcza, co nie było takie oczywiste przed meczem. Typy raczej były właśnie po stronie rywali z Niecieczy, którzy na papierze są faworytem, którzy spadli przez Ekstraklasy, no i w teorii powinni wygrywać. Duże akcje prowadzone skrzydłem, lewą stroną głównie, natomiast Tomasz Loska, który stoi między słupkami gości, nie pomylił się i wciąż jest wynik 0-0, ale głównie zawdzięczany bramkarzowi rywali.
Cześć, już witamy się znowu po końcowym gwizdku. Koniec spotkania. Wynik się nie zmienił, czyli 0-0. Bezbramkowy remis na pewno nie jest to promocja futbolu, natomiast mecz był ciekawy. Gdybym miał to realnie ocenić i zdiagnozować, no to mam wrażenie, że taki podział punktów jest absolutnie zasłużony wynikiem. To znaczy pierwsza połowa była rzeczywiście po stronie gospodarzy lepsza w ich wykonaniu. Oni przeważali, akcje były płynne, ciekawe. Natomiast głównie po sobie przez osobę bramkarza Tomasza Loska, to jest to, o czym wspomniałem wcześniej, tej bramki nie udało się strzelić. Droga do bramki była zablokowana. Druga połowa to już naprawdę kapitalna gra gości. Piłkarze z Nieczyszy się otworzyli, postanowili grać bardziej ofensywnie. Akcje prowadzone przez Radwańskie, jego Tyki Jasiego, na drugą połowę wszedł już Śpiewak czy Mesanowicz, piłkarze, których my doskonale pamiętamy jeszcze z Ekstraklasy, także tutaj naprawdę walka była zaciekła i te akcje były bardzo szybko toczone. Wiele było niebezpieczeństwa pod bramką gospodarza, ostatecznie też bramki nie strzeli. No nie chcę powiedzieć, że to był mecz bramkarzy, natomiast takich raczej niewykorzystanych sytuacji. Spotkanie ciekawe, na którym było 1250 kibiców, to jest mniej więcej 10% społeczności miejscowości Niepomice. Idziemy teraz na konferencję. No i słuchajcie, jesteśmy po tym spotkaniu 0-0, naprawdę, ale były duże emocje. Muszę powiedzieć, że szczególnie mi zaimponowało po stronie kibicowskiej, to znaczy naprawdę doping hulał i był, ta wrzawa była bardzo głośna, niosła piłkarzy naprawdę całe 90 minut. Tak, tam byli obecni kibice gości, kibice z Niecieszy, to możecie zarejestrować w tej chwili na materiale, ale mecz naprawdę udany. Czeka nas teraz konferencja prasowa. Skończyło się 0-0, a wyremieniem punkt o Macie Radny. Zacznę od oceny spotkania, czy omówienia spotkania. Chciałbym w swoim imieniu podziękować działaczom, kibicom, tutaj wszystkim osobom, które dzisiaj pamiętały o tym dniu i go tak uhonorowały. Bardzo mi miło. Ale też chcę podziękować osobom, z którymi miałem przyjemność pracować, czy to teraz z prezesami, z działaczami klubu, osobami na co dzień, bo 7 lat faktycznie w piłce nożnej jest szmat czasu. Chcę też podziękować piłkarzom, tym co teraz grają, tym co miałem przyjemność prowadzić, ci co są w Ekstraklasie, ale też tym, którzy grają trochę niżej. Kawałek historii myślę tego klubu i bardzo mi jest miło i przyjemnie, że jestem małą cząstką tych wszystkich wydarzeń. Jeszcze raz z całego serca bardzo dziękuję. No i tak to było. Po bezbramkowym remisie, po stoczonym boju w Niepołomicach, Termalika wyjeżdża z punktem. Wydaje mi się, że mogą czuć się bardziej zawiedzeni na pewno niż gospodarze, którzy tu w drugiej połowie odpuścili, po prostu grali trochę bardziej defensywniej. Na Termalika siłą rzeczy i tam powiedzmy piłkarską jakością naturalnie uwypukliła te swoje ofensywne atuty, no i przeważała. Nie znalazła drogi do bramki. No i pewnie w mieszanych nastrojach wraca do siebie. Drużyna, która jest faworytem jednak do zajęcia miejsca powiedzmy w tej top 6 i walki o Ekstraklasę za rok. Puszcza natomiast cały czas z tymi ambicjami, żeby zostać i zrobić coś ciekawego. Drużyna mi się bardzo podoba, jest stabilizacja, jest trener, który pracuje bardzo długo. Kadra, w której grają głównie Polacy i naprawdę gra cieszy oko. W drugiej połowie było tego troszeczkę mniej, ale w pierwszej naprawdę kilkukrotnie mogli pokusić się, by wpisać się na listę strzelców. Jedna tylko sprawa, pod koniec była kontrowersja i dość spora, do której odniósł się trener drużyny gospodarzy, tak jak możecie usłyszeć na konferencji. Dzięki, to ode mnie tyle na dzisiaj. Powiedzmy taki vlog przyrodniczo właśnie z tego spotkania, z wycieczki do Niepołomic, Puszcza 0, Termalika Bruk Bednicza 0. Zachęcam wszystkich do standardowo do subskrypcji kanału, polajkowania, materiały do śledzenia i innych moich filmów. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.